Cześć, witam Was na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj zestaw Play-Doh związany z filmem Kraina Lodu, a będzie to przygoda na sankach. W zestawie znajdziemy figurkę Anny, u której będziemy mogli ozdobić jej śliczną suknię, Svena, a do niego dołączone jest koło, którym będziemy wykrawiać naszą ciastolinę, Olafa, którego możemy ulepić z białej ciastoliny, a także ogromne sanie, które możemy udekorować, a także za pomocą tego przyrządu możemy zestawiać ze sobą ślad w kształcie śniegu. Zaczniemy teraz lepienie od zrobienia Olafa. Mamy tutaj białą ciastolinę z brokatem. Otwieramy naszą figurkę. Mamy tutaj takie specjalne łapki, to są oczywiście łapki Olafa. Pierwsza część naszego bałwana jest już wypełniona białą ciastoliną. Wkładamy teraz jego ręce do środka. No i wypełniamy drugą część, a potem wszystko ze sobą będziemy łączyć. Cyk. Musimy dobrze przycisnąć, zebrać nadmiar naszej ciastoliny. No i zobaczymy, czy Olaf nam wyszedł. Otwieramy formę i delikatnie go wyjmujemy. Wygląda na to, że Olaf jest gotowy. Dodamy mu teraz tylko czarne oczka, guziczki, no i oczywiście jego nosek. Mamy tutaj różne kolory ciastoliny, więc na pewno nam się to uda. Przyczepię go póki co do naszej podstawki, żeby sobie spokojnie usiadł. Zaczniemy od noska. Olaf jest już gotowy. Na czas zająć się sukienką naszej Anny. Sukienka myślę, że będzie różowa. Mamy tutaj różową ciastolinę z brokatem. Aby stworzyć nowe wzory na naszej pięknej Annie, musimy włożyć do środka trochę ciastoliny, a następnie zatknąć ją na korku. Piękna sukienka się nam tworzy, wygląda troszeczkę jak kwiatek. Mamy tutaj różowe pasy, które możemy udekorować na przykład gwiazdkami. Bardzo dużo różnych elementów znajdziecie właśnie na saniach. Mamy tutaj mnóstwo dekoracji, które możemy użyć na przykład na sukienkę Anny. No i w ten sposób możecie udekorować całe cztery paski. Ja już Wam nie będę tego pokazywać, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo różnych foremek, które możecie wykorzystać. No i rozgniatamy ciastolinę. A teraz przejeżdżamy z Svenem z jednej i z drugiej strony. No i wyszła nam całkiem prosta, całkiem prosty szal, którym możemy opatulić naszą księżniczkę.
szal również moglibyśmy ustroić. Sven, jeżeli nie używamy go akurat do krojenia naszej ciastoliny, może być przypięty do sani. Sanie, jak widzicie, są całkiem pokaźne. Mamy tutaj znowu mnóstwo pięknych, dodatkowych foremek. Mamy tutaj na przykład formę, z której możemy ulepić Annie pelerynę, czy też na przykład jej kaptur. No póki co myślę, że zajmiemy się kapturem, który będzie różowy, ponieważ pelerynę, czy też szal zrobiłam jej przy użyciu białej ciastoliny i Svena. Wkładamy tu ciastolinę, zatykamy. No i w ten sposób mamy gotową czapkę dla księżniczki. Udekorujemy teraz nasze sanie. Możemy na przykład przestrzenie wypełnić zieloną ciastoliną z jednej strony, z drugiej strony fioletową. No tutaj macie już dowolność. Macie także na pewno sporo wyobraźni, więc poradzicie sobie z tym zadaniem perfekcyjnie. Zrobimy tutaj jeszcze jedną piękną rzeźbę z foremki. Anna, myślę, że jest teraz gotowa już do drogi. Opatulona, wkładamy ją do środka naszego pięknego pojazdu. Sven będzie dzielnym łosiem, reniferem łosiem, który będzie prowadził sanie Anny, a Olaf na pewno będzie się cieszył, kiedy Anna odwiedzi go na swoich saniach.